Weźmy, weźmy tutaj. Dzisiaj fajne rzeczy będą. Zaczynamy od kompilacji. Losowy labirynt. Lewy, górny róg wychodzimy, prawy, dolny, próbujemy tam dojść. A algorytm, który tu widzicie, pokazuje, jak analizuje kolejne możliwe drogi. Każda klatka ma sąsiadów ten taki kwadracik. Szukamy więc możliwych ścieżek, analizujemy, wykorzystuję tutaj algorytm BFS w takiej implementacji specjalnie pod swój sposób tutaj przechowywania tych kwadracików. Tam się wykorzystuje ogólnie kolejkę. O samym algorytmie nie będę mówił. Jak chcecie to sobie znajdźcie, jest masę implementacji. O, doszliśmy do tego, co było naszym celem, czyli do tego końcowego zielonego kwadratu. Na koniec... Pokazujemy jak żeśmy do niego doszli i jest to trasa generalnie najszybsza jaką udało się znaleźć. Fajnie to wygląda? Zobaczcie, że kod wcale nie jest skomplikowany, a przy okazji wykorzystamy dzisiaj wątki oprócz tego wszystkiego co już znamy, zobaczycie jak można wykorzystać wątki. Popatrzcie. Na początek cztery typy moich kwadratów: wall, empty, start, exit. Domyślamy się. Po wolach nie chodzimy po empli chodzimy, start-exit też chodzimy, ale to są te, które się szukają. Muszą znaleźć się ścieżki między startem a exitem. Ten labirynt tak przy okazji nie jest prawdziwie takim labiryntem. Tworzę go dosyć losowo, co za chwilę zobaczycie. Czasami się zdarzy, że po odpaleniu nie ma w ogóle dojścia, ale to też dobrze. Wtedy algorytm powie, że nie uda się dojść i na konsoli wyświetli się no. A jak znajdzie, no to znajdzie jeszcze na niebiesko tę linię, którą znalazł, dojścia nam wyrysuje. Zatem generalnie... Labirynt jest do poprawienia, ok, ale algorytm działa tak samo, a i wizualizacja pokazuje po kolei, jak to wszystko wygląda. Zatem mamy tu klasę square, która dziedziczy po rectangle shape i jest dokładnie tym kwadratem, który jest rysowany, by zwizualizować cały ten labirynt. To słowo mnie prześladuje. Wiecie jakie. Ok, przechowujemy sobie typ tego kwadratu, no właśnie, wall i tak dalej, i tak dalej. Kilka prostych własności, które przydadzą się do tego naszego algorytmu BFS, jak chociażby zapamiętana informacja, czy byłem już odwiedzonym kwadracikiem, czy jeszcze nieodwiedzonym. Jeszcze raz mówię, BFS-a nie tłumaczę, możecie sobie poczytać o nim. Jest to algorytm, który w zasadzie korzysta no, z grafów, czyli z takich. No nie no, o grafach też nie jest to odcinek. Zobaczcie sobie sami. Ja się tu skupię na samym sfml u na implementacji. Zatem. Mamy wektor, w którym para x, y, wiersz, kolumna będzie przechowywała sąsiadów możliwych do których mogę pójść. Czyli tutaj y, mój kwadracik będzie miał współrzędne w tej całej płaszczyźnie kwadracików do których może pójść. Sam ma jakieś tam współrzędne na tej planszy, tak, wierszy, kolumn, i on tu będzie taką parę wiersz, kolumna przechowywał. Takich par może mieć kilka, no maksymalnie cztery, czyli po skosach nie chodzimy, tak? Mogę iść tam na, na lewo, na prawo, do góry, do dołu, ewentualnie jak chcecie, to możemy oznaczać to north, south i tak dalej. No i co? Tutaj sobie będziemy zapamiętywali, to też się wiąże z tym algorytmem BFS. z którego miejsca odwiedzono mnie pierwszy raz, czyli jeśli powiedzmy byłem na jakimś kwadraciku i zszedłem do dołu, to ten Dolny został odwiedzony po raz pierwszy z takiego, który był u góry, więc ja zapamiętam z jakich go odwiedziłem. To jest wszystko po to, żeby później tą niebieską linię narysować do początku, ponieważ kwadraciki pamiętają z którego miejsca zostały po raz pierwszy odwiedzone, bo jak już były odwiedzone, to je w ogóle ignoruję, w tym algorytmie omijam. I później właśnie to jest taki algorytm, który dzięki temu wie, jak trafić dokładnie ścieżynką od tego końca aż do początku, bo każdy kolejny. Odwiedzony wcześniej kwadracik wie, kto do niego przyszedł. Więc w ten sposób wynajdzie się ta ścieżka. No ale to mówię, to już są tego FBS-a tajniki. A o nim w zasadzie mówić tu nie będę. Konstruktor, a w nim podajemy, jakiego typu kwadracik chcemy utworzyć. Od razu tutaj powołujemy się i odpalamy sobie konstruktor naszego rectangle shape'a, no bo w zasadzie square jest rectangle shape'em, tylko takim rozszerzonym i ustawiamy ten typ na taki, jaki będzie tu w konstruktorze jako podany jako argument. Domyślnie zawsze są to ścianki. I tu jest kilka opcji, ale to są tylko kolorowanki. Tu nie ma nic, czego byście już nie znali. Set fill, kolory, jakieś tam ramki i nic więcej. W zależności, czy to jest wall, czy to jest pusta, pusty kwadracik i tak dalej. Trochę kolorowanek. Tu jeszcze nic nie ma. Co, jest, co się wiąże z samym algorytmem, a tu sobie pobieram typ. No, bo skoro już zrobiłem, że typ jest prywatny, no to trzeba jakiegoś tutaj getera wykorzystać, ok? No to mam. Dobra. Teraz klasa Labirynt. To ona będzie w sobie zawierała wszystkie te kwadraty i będzie w sobie zawierała pewne własności ułatwiające zrealizowanie tego algorytmu. Jak chociażby informacje, ile jest wierszy, ile jest kolumn. Tak przy okazji to chyba tu na początku w stałych. A w stałych mam tylko yy, wielkość kwadratu. No okej, okay. czyli tych kwadraciki będą miały wielkość 50 na 50 pikseli. Możecie sobie tu tutaj zmienić i labirynt powiększyć albo zmniejszyć, żeby szybciej się to wykonywało. Dobrze. I tu jesteśmy w labirynt. O, dobra. Zatem rows calls, dwie wartości, ile wierszy, ile kolumn. Zobaczcie, że będą to dane podawane konstruktorze, czyli przy tworzeniu y, obiektu tejże klasy już sobie te wiersze i kolumny tak z palca po prostu ustawimy. Tu są od razu inicjowane, więc nie ma problemu. Y, później mamy współrzędne startu i końca. Start jest zawsze 1,1, czyli tam lewy górny ruch. Oczywiście to nie musi być 1-1. Algorytm zadziała i dla innego jakiegoś położenia, ale ja tak sobie najdalej jak tylko można ustawiłem po przekątnej te wartości no i to jest start, tu jest exit exit jest obliczany na podstawie wierszy i kolumn zawsze jest umiejscowiany w prawym dolnym rogu, oczywiście omijam tę e, otulinę labiryntu ten, ten pierwszy, ostatni i pierwszy z lewej ostatni patrząc od lewej tak, gdzie są tylko wole czy dookoła jest sam mur o, dobrze, gadam trochę jak potłuczony A, ale to nic uwaga, ustawiam tutaj co? No, bo mam tutaj wektor wektorów, więc ustawiam ile ma być wierszy i każdy wiersz to kolejny wektor pełen tak, Czyli ta zmienna tutaj o V, własność V przechowuje te wszystkie y, squarey, te kwadraty nasze w wektorze wektorów. No, tak sobie wymyśliłem. Równie dobrze mogłaby być to jakaś tablica, tab tablica tab po prostu tablica dwuwymiarowa. No, ale niech będzie sobie wektor wektorów. Ja lubię te wektory jakoś tak przyzwyczaiłem się. Dobrze. No i co? Losujemy sobie labirynt. I tu jest, zobaczcie, zupełnie tak nie labiryntowo, no procentowo ustaliłem, że jak będzie coś powyżej 24%, to mają to być puste kwadraty, a wszystkie inne to ściana. Przy czym losuję tylko we wnętrzu tego labiryntu, tych łoli dookoła nie ruszam, one tam są zawsze. No i ta pętla For, for dla wierszy i kolumny. Po prostu kolejne tutaj generuje te squary różnego typu. Oczywiście sztywny start i sztywny exit w punktach e, przygotowanych wcześniej. W każdym innym przypadku biorę sobie losowo i tyle. A tu jeszcze mamy pozycjonowanie, no to już jest prosty wzorek, tak przesuwam się o e, ten Square Size X, Square Size Y, czyli te założone na początku e, stałymi wielkości tych kwadratów. Wykorzystuję tutaj, i w zależności od tego, która to kolumna, który to wiersz, rysuje całość. No, taki prosty mechanizm, y, chwila refleksji i będzie wiadomo. To jest tylko rysowanie. No, w zasadzie to nie rysowanie, co pozycjonowanie i ustalanie rodzajów dla każdego z kwadratów. No i tworzymy te kwadraty. Zatem ta część to tylko budujemy to, co potem będziemy pokazywali. A tu jest już coś istotne z punktu widzenia algorytmu, ponieważ każdy kwadrat musi znać swoich sąsiadów, przynajmniej w tej mojej wersji implementacji tegoż BFS-a. Zatem analiza połączeń i tu zrób dla square jego listę sąsiadów, do których może on iść, czyli jak jest wall na lewo, to uznaje, że to nie jest sąsiad. I tutaj tych sąsiadów mam w własności, własności, a nie, tu tylko, tak, neighbors, to jest w square'ach. O, tutaj każdy square, każdy kwadrat on ma tutaj taką własność o sąsiedzi, i właśnie tu są te współrzędne sąsiadów, do których mogę iść, czyli przecięcie wiersza kolumny. I tutaj sobie to dla każdego obliczam. Oczywiście przechodzę przez wszystkie, yy, i o ile to nie jest wall, bo wole są jakby poza systemem, no to każdy kwadrat będzie znał swoich sąsiadów. Można o tym pomyśleć jako grafię, gdzie kwadrat to jest punkt wierzchołek jakiś, a wyjścia to są właśnie ścieżki do następnych. nie? No i to tak byśmy taki multigraf sobie utworzyli. OK. Zatem tutaj określam dla każdego kwadraciku jego sąsiadów. Tylko tyle. Nic więcej. Tu jest rysowanie labiryntu. No to tutaj domyślamy się, przechodzę sobie przez te wszystkie elementy wektorów i rysuję po prostu każdy kwadrat. Nic trudnego. Prosta sprawa. Przypominam, APPW to był nasze, nasze oko, okno główne, metoda draw to jest ta globalna metoda. Ja tu tylko y, rysuję cały labirynt, czyli rysuję pojedynczo każdy kwadrat. No i co? W zasadzie wszystko, jeśli chodzi o takie przygotowanie y, kwadratów do wyświetlania, tych wszystkich tworzących labirynt, a tu jest zaimplementowany sam Algorytm. Jest to taki adaptowany trochę do mojego tu pomysłu na przechowywanie tych danych. Algorytm z reguły w internecie znajdziecie taki algorytm, który tam na liczbach całkowitych pracuje, albo na jakiejś prostej tabeli dwuwymiarowej, tablicy. No więc tu musiałem dokonać pewnej takiej adaptacji do zupełnie innych danych przechowywanych, bo tu sobie przechowuję w tym kontenerze, tak, tu w zasadzie w wektorze wektorów. no Jakiś obiekt square, który no nijak się ma do zwykłej liczby całkowitej, czy czegoś takiego, a najczęściej takie implementacje znajdziecie, ale idea jest dokładnie taka sama, po prostu wszystko musiało być przeorientowane na inne typy danych, ale cała idea jest taka sama. Zatem nie wyjaśniam, bo to nie jest o tym algorytmie odcinek, a modyfikacja polega na tym, że czekam podczas jego wykonywania, czyli sztucznie go spowalniam. O co chodzi? Ten algorytm. Jak się przyjrzycie, nie różni się od implementacji takich internetowych, ale pojawiają się slipy tutaj. Sztuczne spowolnienia jego działania. Dlaczego? Bo nie chcę, żeby on się wykonywał natychmiast, bo komputer w zasadzie rozwiąże to w moment i ja zobaczę tylko gotową klatkę rozwiązania. Nie będę mógł obserwować, jak on tam po kolei szuka. Tak? tu po kolei jest realizowany ten algorytm przeszukiwanie, przechodzenie przez wszystkich sąsiadów wrzucanie na yy, początek kolejki potem na koniec, us to, przepraszam, usuwanie z początku, kolejki, z początku kolejki wstawianie na koniec kolejki tych kwadratów które tam po kolei analizuje. Więc krótko cała implementacja ale ja ją wszędzie przerywam slipami, zobaczcie tu sobie śpię 50 milisekund, tu sobie śpię 50 milisekund po każdym po każdej zmianie tego, co analizuję, to tam, gdzie się znajduję, w tym miejscu, w tym kwadracie, który właśnie badam, po jego wybraniu troszkę sobie śpię, a kwadrat koloruje. Jeśli był już odwiedzony, to jest część, która w algorytmie BFS sprawdza, czy już odwiedziłem dany, dany kwadrat. Oj, to nie w tym miejscu. Tutaj jest akurat, że jeżeli jest to inny niż startowy lub końcowy, to go. Koloruję na czerwono. A dobrze, to jest, że już został odwiedzony. OK. A tutaj. Tutaj mamy. O, tu jest na przykład kolorowanie, że jeżeli obecnie analizuję sąsiada jakiegoś dla mojego kwadratu, który analizuję, patrzę jego sąsiadów, to tych sąsiadów na chwilę będę kolorował. I znowu po na chw takim chwilowym pokolorowaniu poczekam sobie 50 milisekund i go znowu uczynię takiego koloru, jak tam miał początkowo. Po co to? To jest po to, żebyście tam widzieli, jak się to czerwone rozrasta, a analizowany sąsiad na chwilę mrygał tam na jakieś inne kolory. Zresztą podejrzyjmy to. O, zobaczcie, tu się na... O, tutaj... A nie, dojdzie. Dobra, powinien dojść. A, ale nie udało mu się wyjść. Ale to, to jeszcze raz. Widzicie? Właśnie wylosowało się błędnie, ale algorytm się nie zawiesił, tylko na konsoli pojawiło się, że się nie da zrobić. Zresztą tu wam pokażę konsolę. O, tutaj w ogóle nas zamknął i od razu macie na konsoli no. Że się nie da. Jak chcecie, to teraz jest jeszcze specjalny algorytm, który pozwala budować algorytm, labirynt. Algorytm, 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 który pozwala zbudować labirynt. Też jest ciekawa sprawa, ale powiem szczerze, już nie miałem trochę weny, ochoty czasu, żeby i to jeszcze tutaj doimplementować, choć w sumie byłoby to całkiem fajne, ale wy możecie to zrobić. Zobaczcie. Te, które są już odwiedzone, są na czerwono, a ten sąsiad, który tu jest analizowany, o tutaj lata taki, na chwilę robi się taki, nie wiem, taki to kolor różowawy jakiś, tak? I to pokazane jest, gdzie on teraz analizuje kolejnego sąsiada. No i w końcu, o, udaje mu się znaleźć ścieżkę. No i ją znalazł. Ok? Zatem, aby to móc zobaczyć, potrzebujemy te milisekundy. No i teraz powinna być, myślę, zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. A po co to opóźniać? Przecież. To nie jest w ogóle w klatce obrazu, nie? To jak to? To wcześniej w jakimś tam odcinku uzależniałem klatki generowanego obrazu od kroków algorytmu. Tak, zrobiłem to, bo wtedy jeszcze nie wspomniałem o wątkach i wtedy jakoś tak kombinowałem, na, nazwijmy to najprostszym sposobem, który tak przychodzi do głowy, jak się nie ma pewnych narzędzi. Ale my dzisiaj poznamy kolejne fajne narzędzie wątki. Generalnie o wątkach robiłem informacje, i odcinki w C, aktualizacja w tym kursie, i tam możecie sobie tą ideę wątków przećwiczyć, zobaczyć. A tutaj wykorzystamy wątki w bardzo prosty sposób, korzystając z wątków, które SFML dostarcza, które są jeszcze takim opakowaniem tych oryginalnych wątków, i chyba uproszczonym na maksa. I samo ich wykorzystanie to jest dosłownie dwie linijki, a zobaczycie, jak to fajnie działa, jak to fajnie wpływa na algorytm, ponieważ nie muszę się martwić tą zależnością kroków algorytmu od kroków pętli. Nie muszę się martwić, żeby to jakoś spowalniać, czy na inne jakieś dziwne pomysły wpadać. Tu po prostu zrobiłem mój algorytm, tylko się nie śpieszę z jego wykonaniem. Sztucznie go spowalniam slipem. A mimo to program nie zwalnia cały. Tylko ten algorytm sobie powoli Oblicza tę ścieżkę. Po to tutaj są te wpisy. A jak to się ma do całości? Zobaczcie dalej. Tutaj wykorzystałem taki, taki motyw, że uczyniłem z mojej klasy funktor. To znaczy, że moją klasę, ten labirynt, będę mógł wywołać tak, jakby była funkcją. O funktorach też robiłem odcinek w kursie C. Aktualizacja, odsyłam. I tutaj zobaczcie, mogę sobie wywołać właśnie tę moją klasę, tak jakby była funkcją, z argumentem, do którego przekażę wskaźnik na jakiś gotowy labirynt. I tutaj wywołam właśnie tę metodę find. Wywołam sobie ten algorytm BFS, czyli ten algorytm szukania drogi. Na konsoli wyświetlę tak, jeśli znajdzie, bo wynikiem działania algorytmu jest true lub false. Jeżeli nie znalazłem exitu, to będzie fałsz. Jak znalazłem, to prawda. Stąd na konsoli jest lub no. Jeśli tak, to jeszcze dodatkowo wyświetlę e, ścieżkę. A ścieżka to nic innego jak kolorowanie co 150 milisekund kolejnych kwadratów, które od wyjścia. Aż do startu są rysowane. A skąd wiem? No bo to jest cecha tego algorytmu, że te odwiedzane kwadraciki wiedzą, z którego miejsca je odwiedzono. Więc jak jestem na egzicie, to idę do kwadracika, z którego exit został w końcu osiągnięty, a z tego kwadracika idę do miejsca, gdzie on był odwiedzony, z którego miejsca on został odwiedzony. I tak aż się cofnę do startu, bo od startu zaczynałem. No zresztą mówię, to jest idea tego algorytmu. Pokazanie ścieżki to jest tylko zmiana koloru tych kwadratów i też nie za szybko, bo będę sobie tam potem malował po troszku na niebiesko te, te kwadraty. No dobrze, ale jak to jest zrobione, że to tak w klatkach działa? Gdzie, gdzie tu? No, tu jest tylko odpalony algorytm, niezbyt szybko działa. Tutaj jest jakiś funktor. Dlaczego taki? Który ten funktor odpali tego finda dla jakiegoś obiektu? Dlaczego tak? Zobaczcie dlaczego. W pętli głównej w zasadzie jest już tylko kilka linijek. To już jest puenta. Wszystko robią te klasy oraz ten trik z tym, że klasa labirynt może być traktowana jako funkcja, bo jest funktorem, bo tam się pojawiła właśnie ta definicja użycia operatora dwóch nawiasów, czyli kontekst funkcyjny może taki być wywołany dla mojej klasy i zostanie wywołany. I tu mam, popatrzcie... Labirynt, cały labirynt, 18 wierszy, 32 kolumny. Są to liczby unsigned. To, U to znaczy, że to są liczby dodatnie. Po prostu nie miał to, to, też by działało, ale konwersja by się tam dokonywała. Mam labirynt, wszystko tam już konstruktor wytworzył, wylosował, spozycjonował, on już jest gotowy. I teraz tworzę sobie wątek. Ten wątek ma dwa argumenty w zasadzie. Pierwszym argumentem jest funkcja, no, i to jest właśnie labirynt. Podałem tutaj funktor. Wątek w SFML-u może mieć kilka użyć. Ja się zdecydowałem na jedno. Jak sobie dokumentacji przeczytacie, to tutaj może być użyta funkcja nie będąca funktorem, tylko taka zewnętrzna może być to jakaś funkcja z wnętrza klasy, i Ja wykorzystałem jeden z możliwych tutaj argumentów, czyli funktor. Możecie sobie w dokumentacji zobaczyć, jakie są jeszcze użycia. Tam zresztą są ciekawe, proste bardzo, ale przykłady wyjaśniające, ile w jaki sposób można to użyć. A ten argument będzie przekazany jako argument do tego funktora, czyli ten mój obiekt labirynt wyląduje, wyląduje, moi drodzy, gdzie ten funktor był? Tu, o, wyląduje tutaj. I tu musi być wskaźnik, dlatego tu używam pobrania adresu. A potem po prostu metoda lunch i w tym momencie... Odpala się ta funkcja na moim labiryncie i działa sobie niezależnie, czyli ona zaczyna sobie działać, a mój program idzie dalej. I to jest świetne, bo mój program jedyne co dalej robi, to tylko rysuje ten labirynt i tu nic więcej nie ma, tylko sobie rysuje labirynt. Czyli już mam dwa wątki. Jeden wątek cały czas rysuje ten labirynt, te wszystkie prostokąty, a mój wątek, który ma dzięki wskaźnikowi dostęp do dokładnie tego samego labiryntu. On go modyfikuje, czyli niezależny wątek sobie modyfikuje wszystko, a drugi, ten główny wątek, po prostu to rysuje. On tam nie wie, że tam jakieś algorytmy w tle działają, ma tu za zadanie wywalić wszystkie kwadraty na ekran. No to je tam rysuje, wywala. Ale ten drugi wątek powolutku realizuje sobie cały algorytm. Nie śpiesząc się, mogę to jeszcze spowolnić, dać tu nie pół sekundy, wtedy tak w ogóle powoli będzie widać, co tu się dzieje. Nie śpieszy się. Co jakiś czas zmieni jakiś kolor tych prostokątów, tych kwadratów. No, ta, która analizuje zaczerwieni, zrobi z nich magentę. Nie wiem, co to za kolor, ale fajnie brzmi. No nie? A ten cały czas drugi wątek rysuje. Równoległa praca. I dzięki temu ma właśnie taki efekt, jak widzieliście. jest w zasadzie wszystko. To jest wszystko, nic tu więcej nie potrzeba. Nie muszę się martwić o jej jak tu sprzęgnąć kroki tego algorytmu z krokami tej pętli. To zrobiłem w jednym z odcinków, bo nie wiedziałem, że są wątki. Powoli wprowadzamy te różne elementy SFML-a. No teraz już pokazałem Wam wątki, teraz powinien Wam się banan taki zrobić, wiecie, o kurczę, ale to fajna mechanika. Ja, ale super. Dwa wątki. Jednym coś robi, a drugi sobie to wyświetla. E, jakby to wykorzystać jeszcze szerzej, no właśnie, to się da wykorzystać naprawdę w wielu miejscach i na różne sposoby, co jeszcze pewnie w tej miniserii zobaczycie. No to co? Na koniec, raz jeszcze to odpalmy. Niech nam towarzyszy w tych ostatnich przemyśleniach i słowach nasz algorytm. Co to szkodzi? Popatrzeć szukaj, szukaj, szukaj wyjścia algorytmie, szukaj. Ukryję konsolę, żeby nie zasłaniała pięknego widoku. Już sobie to wyobrażam, jak udoskonalacie to, jak tam labirynt robicie taki lepszy, prawdziwszy, bo tu co to za labirynt, jak tu takie płacie, nie? w wolnej przestrzeni. To nie labirynt, to ściema. Ale algorytm działa tak samo. A w ogóle jeszcze coś wam śmiesznego pokażę na koniec. Drobna modyfikacja, taka trochę głupia tego algorytmu. Przez przypadek yy, to zrobiłem. Już niech znajdzie, niech już ma tę radość. Tam no, no maluj sobie po niebiesku, tu masz, masz. Zauważycie, że on zawsze stara się iść na, maksymalnie do góry, ale tak, żeby dało się przejść, tak ustalony rytm. Otóż przez przypadek w moim algorytmie na początku, no, rozpędziłem się i tu zaraz tego finda znajdziemy. Wpisałem, słuchajcie, nie taką funkcję. Yy. Zamiast tutaj, gdzie ten find, find, jaka, gdzie złośliwość, nie? Szukasz funkcji, która szuka. O wajzo, gdzie jesteś? Tu. He. Zamiast pchać na koniec kolejki, to mi się jakoś wpisało push front w tym algorytmie. To jest element algorytmu tego BFS, gdzie właśnie tam pcham na koniec kolejki sobie. Ale ja się pomyliłem, popchnąłem na początek i patrzcie, on, on też znajdzie, ale jakoś głupio szuka. Znaczy, głupio. Nie sprawdza wszystkiego. Przetak do przodu, póki nie trafi na. I to może trwać strasznie długo. Głupi jest ten algorytm w tym momencie. Jeden drobny błąd. Algorytm, patrzcie, jaki głupi. No teraz już chyba znajdzie. Tak, teraz. A gdzie? Jeszcze się tam w sapulta. On szuka gdzieś tak zupełnie na zasadzie jakiś O, znalazł, ale teraz będzie najlepsze, patrzcie. No, znalazł, ale <laughs> jak on do tego. Ścieżkę znalazł, to ja nie wiem. No nie wszystko. To, 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 może czasami tak trzeba. Znaczy, to jest głupie, bo ta ścieżka, którą znalazł, to widzimy, że jest taka raczej nie najkrótsza, ale znalazł. Ale wiecie, w pewnych sytuacjach można by uznać to za celowy algorytm. E, nie wiem, jakaś postać w planszy ma dojść do celu, ale nie ma chodzić najkrótszą drogą, tylko udawać, że ona tu patroluje. Wiecie, patrolling nie? Głupi wąt taki trochę, a zobaczcie, jeszcze jaki wydajny tego, nie? Ilu kwadratów nie musiał sprawdzać, żeby drogę znaleźć. Ja to aż się z tego uśmiałem, sam z siebie, a rzadko mi się zdarza, ale naprawdę rozbawił mnie ten algorytm, taki właśnie zmutowany i ciekawe, czy znalazł jakąś sytuację, w której a nie, ona się jednak cofa, raz znalazł taką fajną sytuację, że tak narysował węża i, do, i doszedł, bardzo szybko trafił na miejsce. Także może się czasem udać coś, co, co nie powinno się udać, a się udało. No, już się pogubił tutaj. O, dobra, w lastu to już znajdzie. <laughs> Ciekawe, jak wyjdzie. A, tak głupie jest. A na swój sposób urocze można to wykorzystać. Ale nie chwalcie się nikomu. No, w pewnym sensie ma to swój rok, nie? Dobrze. Czasowo ciekawe, czy szybciej znalazł drogę tamten czy ten. No ta nie jest krótsza, to ewidentne, ale może szybciej jest znaleziona, nie? Dobra, tyle na dzisiaj.